psalmie 48 czytamy. Rozważamy, Boże, łaskę Twoją we wnętrzu świątyni Twojej. Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy. Czym jest we współczesnym świecie świątynia? Powiemy miejscem, w którym spotykamy się na modlitwie. Miejscem spotkania ze Słowem. Ale przecież tak wielu omija świątynię. Kiedy paliła się katedra Notre Dame, zastanawiałem się, czym jest ów zabytkowy budynek dla wielu ludzi. Bo przecież dla tych, którzy ją budowali, którzy się w niej modlili, była to świątynia modlitwy. Dla wielu tylko miejsce, kolejna pamiątka historii. A przecież jak Piotr i Jan powinniśmy w godzinie modlitwy zawsze iść do świątyni, aby przepełniać jej mury, aby przepełniać ją modlitwą, wezwaniem, skarżeniem się na Boga, ale i radowaniem z Bogiem, rozważaniem tego, co nas boli, ale też cieszeniem się, kiedy jest czas radości. Jest wiele ruin świątyń. Tu na Dolnym Śląsku mamy ich bardzo wiele. Ale gdy się do nich wchodzi, czuje się, człowiek wiary czuje, że w tej świątyni dokonywał się cud wiary. Że ludzie jak Piotr i Jan, jak mówi psalm, rozważali Bożą łaskę w tym miejscu. Że dziękowali, płakali, radowali się i smucili. Chrzcili tych, którzy się narodzili. Chowali tych, którzy odeszli. Świątynia jest miejscem pięknym. Miejscem tak bardzo nam wszystkim potrzebnym. Jesteśmy tymi, którzy powinni zawsze być żywym świadectwem. Tak jak Piotr i Jan. Wstępować w godzinie modlitwy do świątyni. Aby była ona częścią naszego życia. Aby jej mury były przepełnione. Dziękczynieniem, ale i prośbą. Módlmy się. Panie nasz i Boże, dziękując Ci za ten dzień, prosimy Cię o błogosławieństwo. Prosimy Cię o wszystkie świątynie na świecie. Tak różne budowle, ale żeby zawsze przepełniała je modlitwa, dziękczynienie, prośba, abyśmy w nich przeżywali Bożą łaskę, która każdego dnia nas, Boże dzieci, dotyka. Dziękując Ci za Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, prosimy Cię, aby w Trójcy jedyny Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty pobłogosławił nam ten
dzień. Amen.